Dzień dobry, kochani, w to przepiękne, niedzielne przedpołudnie. Dzisiaj mamy 27 sierpnia. Pogoda jest cudowna, bo już nie jest za gorąco, a nie jest jeszcze chłodno. Dzisiaj pragnę Wam przedstawić Pannę Klarę. Przecudną i magicznie słodką koteczkę. Nie sposób jej nie zauważyć, bo wyróżnia ją jej absolutnie wyjątkowy ogon. Bardzo długi, puchaty, z takim białym pędzelkiem na jego końcu. Ta mała koteczka jest usposobieniem słodyczy i miłości w formie futrzanej. Jej nieodparty urok towarzyszy każdemu kroczkowi, jaki stawia na swojej ścieżce. Jej energiczna dusza jest jak iskierka radości, która zapala się podczas wspólnych zabaw i szalonych przedpołudniowych harców. Kocham na nią patrzeć, jak tak wdzięcznie się bawi, poluje nie wiadomo na co. Z wielkim wdziękiem łowi jakieś niewidzialne muszki, motylki, a może myszki. A potem zapoluje także i na moją stopę, ale robi to bardzo, bardzo delikatnie, bez wyciągania pazurków. Tyka mnie tylko swoimi łapkami i przy tym mruczy jak traktorek. Gdy przysiądę, to oczywiście nie tylko ona, ale i inne futrzaki natychmiast zaczynają mnie tak stopniowo oblegać z każdej strony. Pojawia się dostojny Rambo, no bo każdy moment, kiedy przysiądę, jest tym idealnym, żeby już nadstawić główki na mizianki. I tak z każdej strony zaraz będę otoczona przez swoje futrzaki. Nie ma możliwości w moim domu tak po prostu sobie usiąść i posiedzieć. Jedną ręką się mizia jednego kota, drugą drugiego. Panna Klara zawsze znajdzie sposobność, aby przytulić się, nadstawić główkę. Ta kotka nadaje się moim zdaniem do każdej rodziny. Dla osoby samotnej czy domu pełnego dzieci, wypełnionego też innymi zwierzakami, psiakami, kotami. Rambo ocenia sytuację, czy jest miejsce dla niego i oczywiście jest. Wcisnął się pomiędzy mną a Pannę Klarę, wykorzystał sytuację, ale na moment tylko. Klara jest bardzo, bardzo słodką, uroczą koteczką. Urodziła się 13 kwietnia, czyli teraz ma 4,5 miesiąca. Jak na kotkę w tym wieku jest dosyć duża. Chyba swój rozmiar zawdzięcza tatusiowi, Fireballowi. To duży kocurek. Zresztą mama, Padwa, też do małych nie należy. Zakładam więc, że i Panna Klara wyrośnie na całkiem dużą kocią damę. Dużą, piękną, słodką i wesołą. To cudowne połączenie wszystkich kocich ragdolowych cech. No i znowu polowanie na niewidzialne muszki, motylki, a może myszki.
No i ten jej ogon, charakterystyczny, z tą białą plamką. I przy tym jeszcze pięknie spogląda na mnie, tak zalotnie, kokieteryjnie nadstawia brzuszek na mizianki. Kusi, kokietuje, flirtuje. Jak jej tu nie pokochać? Jak się nią nie oczarować? Te dźwięki, które słyszycie, to dźwięki wydaje papuga Jaco Marcel. Te piłeczki dzisiaj jej nie zainteresowały. No może na moment, ale tyle się rzeczy wokół dzieje, że panna Klara za moment, zaraz właśnie gdzieś tam znowu pobiegnie i zapoluje na te niewidzialne swoje stworki. Jak wam się ona podoba? Jeśli kogoś z was zainteresowała, to napiszcie, zadzwońcie, skontaktujcie się. Klara na ten moment jest dostępna. Już jest po zabiegu kastracji. Ba, to piąta doba, kiedy przeszła zabieg kastracji. No i czuje się doskonale. Co widać dokładnie na załączonym filmiku. Z jakim wdziękiem nosi ten swój piękny, lisi ogon. Panna Klara towarzyszy mi we wszystkich czynnościach domowych. No, w kuchni to przede wszystkim. Tutaj muszę uważnie stąpać, aby jej nie nadepnąć. Jest koteczką wszędobelską. Nie jest dobrze wychowaną panienką i wchodzi i na stół, i na kredens. W moim domu może robić wszystko. Kiedyś w tych miseczkach kładła się i zasypiała. Teraz chciałaby chyba to zrobić, ale no troszkę jej się urosło. Próbuję, ale to już nie ten rozmiar. Albo miseczki są za duże, albo jej ciałko za duże. W każdym razie do miseczki już się nie mieści w całości. I mimo, że okno jest otwarte, to kotki nie ciągnie nigdzie do ogrodu na zewnątrz, ani jej, ani żadnego innego mojego kota. No bo po co? Tam, gdzie ja, tam i moje futrzaki. Jeżeli ja wychodzę do ogrodu, to one chętnie wyjdą ze mną. Ale gdy wracam, to natychmiast wracają ze mną. To są takie kocie przyklejki. Ragdoll jest kotem niskopodłogowym, ale panna Klara lubi wskoczyć sobie i tu, i tam, ale zobaczcie, jak robi to delikatnie. Niczego nie strąci, nie przewróci. Pięknie balansuje swoim ciałem między wszystkimi moimi bibelotami. I najważniejsze właśnie, położyć się tutaj, gdzie jestem, bliziutko i gdzie szykujemy niedzielne śniadanie. A gdy już z talerzami jesteśmy na tarasie, bo pogoda przecież prześliczna i trudno siedzieć w domu w taką pogodę, to i futrzaki
błyskawicznie tutaj za nami też przychodzą. Tak jak wspomniałam już wcześniej, nie są dobrze wychowane i nie wiedzą, że na stół koty wchodzić nie powinny. Wejdą, sprawdzą, powąchają i bardzo, bardzo delikatnie między tymi wszystkimi bibelotami się poruszają. Z taką cudowną kocią gracją. Ani kubeczka, ani filiżanki, ani żadnego kwiatka nie strącą, ale oczywiście parę kłaczków do kawy czy do filiżanki herbaty dorzucą. No, to jest absolutna oczywistość. Bez tego w kocim domu byłoby tak, no, nie do końca normalnie. Polecam pannę Klarę każdemu, kto pragnie mieć taką kocią towarzyszkę. Do miziania, do tulenia, do wspólnych zabaw, do pracy. Taką kocią przyklejką jest panna Klara. Prawie 5-miesięczna koteczka.